Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra na temat Makryny Mieczysławskiej. Rolę grała jako oszustka, tak jak dzisiaj też czasem oszukują, proszę Państwa. Wczoraj byłam w fabryce trzciny cukrowej na Otwockiej 14, to tak mówi jeden facet, że tu jest Praga Północ i tak kręcił, że chciał z tej Polski Anglię zrobić. Ja mówię, no już w Anglii to na pewno Biblia nie byłaby w śmietniku. Także wiecie Państwo, kto odpowiada za to, że pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina Biblia po prostu ląduje w śmietniku? Kto za to odpowiada? Że Biblia ląduje w śmietniku pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Tutaj właśnie nie tyle przy samej rotundzie, ale przy samym Pałacu Kultury Stalina i Lenina w centrum Polski. Kto za to odpowiada? No bo tutaj mówią, że Doda występowała przeciwko autorom Biblii. A czy ona miała pojęcie, że w ogóle Pismo Święte to jest Słowo Boże? Czy ona miała pojęcie, że to jest list pochodzący od samego Boga, od samego Stwórcy? Ja myślę, że sam Jahwe, sam Jehowa może by jej wybaczył, skoro Jahwe może wybaczyć Hitlerowi, Jahwe może wybaczyć Mussoliniemu, bo praktycznie to nie ma takich osób, ludzi, którym by Bóg nie wybaczył, którzy chcą się zmienić, którzy chcą się naprawić. Ja byłam u mojej polonistki, 4 godziny rozmawiałyśmy, Mirosława Wrześniowska, super polonistka, codziennie u nas na Konopczyńskiego 4 telewizja była, no naprawdę wszystko z pamięci, ale tak to pięknie po aktorsku odgrywała, że i te dziady wasze mickiewiczowskie też to musiała wziąć z okna butelkę z wódką, prawdziwą zresztą, i dziady mickiewiczowskie odstawiane były. Także proszę Państwa, zadała w domu pytanie, gdyśmy rozmawiały 4 godziny. Mówi, co się stanie z człowiekiem, który całe życie grzeszył, a potem na koniec mu się coś odmieni. No to ja przeczytałam tam 35, 18 rozdziały Ezechiela w Pismach Hebrajskich, że jeżeli bezbożnik odwróci się od swojej złej drogi, będzie dokładnie naśladował prawo Boże i odwróci się od tego, co czynił wcześniej, a będzie dobrze postępował, nie będzie mu się nawet przypominało na wieki tego, co czynił. Także widzicie Państwo, Bóg Jahwe jest Bogiem miłosiernym. W tych nowych księgach czytamy, apostoł Paweł tłumaczy pierwszym chrześcijanom, czemu krzywdy nie cierpicie? Czemu po sądach się włóczycie, sprawy z domów wywlekacie, opowiadacie sprawy przed obcymi ludźmi, którzy w ogóle w Boga nie wierzą? Co oni powiedzą o waszym Bogu?